HTC Desire Z to telefon z najwyższej półki. Jeden z najpopularniejszych smartfonów HTC, czyli Desire, został ulepszony oraz wzbogacony o niezwykle funkcjonalną, wysuwaną klawiaturę kuwerty. W rezultacie powstał praktycznie idealny telefon bazujący na systemie Android w wersji 2.2. Aparat jest nie tylko ładny i stylowy, ale również znakomicie wyważony, dzięki czemu doskonale leży w dłoni i jest po prostu wygodny. Mimo zastosowania 3,7-calowego wyświetlacza dotykowego oraz solidnej obudowy, telefon bez problemu mieści się w kieszeni, zaś przemyślany system wysuwania klawiatury pozwoli nam otworzyć ją jednym szybkim ruchem. Z lewej strony aparatu znajdziemy przycisk regulacji głośności oraz port micro USB służący także jako gniazdo ładowarki. U góry są wtyk mini jack oraz przycisk włączający telefon i błyskawicznie wprowadzający go w tryb blokady. Z prawej umieszczono spust migawki aparatu. Pod ekranem znajdziemy natomiast bardzo wygodny optyczny trackpad oraz 4 typowe dla Androida klawisze. Ekran główny, menu, powrót i wyszukiwanie. To w zupełności wystarcza, gdyż dotykowy ekran w połączeniu z Androidem wzbogaconym o nakładkę rozszerzającą jego możliwości daje nam nie tylko ogromną swobodę w personalizacji telefonu, ale również zapewnia prostotę jego obsługi. HTC Desire Z posiada całą masę aplikacji. Oprócz standardowych, takich jak przeglądarka internetowa, Facebook, program pocztowy, warto zwrócić uwagę na możliwości blokowania połączeń od wskazanych osób czy możliwość transferu danych z innego telefonu. Zaganianych biznesmenów na pewno ucieszy również aplikacja tworząca listy pobliskich przydatnych obiektów i wskazująca do nich drogę. Dzięki temu zawsze szybko znajdziemy restaurację, aptekę, parking czy sklep. Znakomitą funkcją jest automatyczne dostosowanie poziomu dzwonka do położenia telefonu. Jeżeli położymy Desire Z ekranem na blacie stołu, telefon wyciszy dzwonek połączenia. Jeżeli telefon znajduje się w kieszeni lub plecaku, dzwonek przychodzącego połączenia bardziej będzie intensywny. Standardowa latarka została wzbogacona o 3-stopniową regulację natężenia światła. Podobnie z aparatem fotograficznym. Lampa błyskowa, ładne zdjęcia i możliwość kręcenia filmów HD może nikogo nie dziwi, ale możliwość wyboru stylu i wyostrzania wskazanego palcem obiektu to funkcje rzadko spotykane w telefonach. Tak jest tu ze wszystkim.